Ja Was i zapraszam na kolejny odcinek mojego Qigongu na co dzień zatytułowanego Sprawne dłonie. No, dłonie są naszym najpotężniejszym, najsprawniejszym narzędziem, jakie mamy w naszym ciele. A sprawność dłoni, nie muszę nikogo przekonywać, jest bardzo istotna w codziennym życiu, a co się teraz dzieje, zwłaszcza ci, którzy pracują dużo właśnie z komputerami, na klawiaturze, mysz i tak dalej. Przez wiele, wiele godzin dziennie te dłonie wykonują pewne ruchy. Na pewno mieliście też z nimi problemy, a co się dzieje? No, zaczyna się już pewnego typu usztywnienia. Mimo, że te dłonie są dużo bardziej ruchliwe w ciągu dnia niż na przykład nawet całe nasze ciało, to jednak są to bardzo często ruchy monotonne, które powodują, że następują pewnego typu i usztywniania, ale jednocześnie dłonie nie wykonują wielu operacji, które bardzo dobrze wpływają również na nasz mózg. Bo trzeba pamiętać, że dłonie oprócz języka i twarzy zajmują najwięcej przestrzeni w naszej korze ruchowej, mózgowej i sensorycznej też. Dlatego, że mamy tutaj oczywiście też wiele punktów czuciowych, więc całe sprawne dłonie są bardzo istotne również, żeby nie ograniczać tego pola naszego mózgowego, ponieważ później już zaczynają występować negatywne sprzężenia zwrotne pomiędzy właśnie naszymi dłońmi, a właśnie i sensorycznym aspektem i motorycznym mózgu. Ale też trzeba pamiętać też i o jednym, że nasze dłonie to są zakończenia tutaj w palcach. Mamy zakończenia meridianów, bardzo ważnych narządów, czyli tych kanałów energetycznych. Kciuk to są płuca, jelito grube, palec wskazujący, osierdzie, palec środkowy, palec serdeczny tutaj, jest to potrójny ogrzewacz i mamy tu serce i jelito cienkie. Także sprawne dłonie, automasaż dłoni jest bardzo ważny, żeby z jednej strony mieć te dłonie sprawne, żeby zwalczać właśnie i artretyzm i pewne zmiany reumatologiczne, które rzecz jasna wszystkich nas dotyczą z wiekiem i jednocześnie też, żeby utrzymać tą sprawność i móc tymi dłońmi samo się leczyć właśnie poprzez nawet taką procedurę różnych części ciała, które robimy sobie przy okazji nawet tych różnych odcinków. Także sprawne dłonie, nie muszę chyba nikogo przekonywać, są bardzo ważne i zapraszam Was właśnie na odcinek poświęcony ćwiczeniom, prostym ćwiczeniom usprawniającym nasze dłonie.